Kończy się budowa rond na ulicy Międzyrzeckiej u wlotu na trasę S52. Aura póki co sprzyja drogowcom. Książnica Beskidzka zaprasza przez cały rok. Podczas wakacji również nie można się tu nudzić, a dla dzieci pracownicy placówki przygotowali szereg atrakcji. Bielski samorząd planuje modernizację kąpieliska Panorama przy ulicy Konopnickiej, a o opinię na temat zakresu planowanych zmian prosi mieszkańców. Za nami już połowa wakacji, a akcja Lato z kulturą nie wyhamowuje. Kończy się budowa rond na ulicy Międzyrzeckiej u wlotu na trasę S52. Aura póki co sprzyja drogowcom. Ruch na newralgicznym odcinku dwupasmówki Bohaterów Monte Cassino, szczególnie przy zjeździe w kierunku Wapienicy, powoli normalizuje się. Gołym okiem widać, że kompaktowe ronda opłynniają jazdę. To jednak nie koniec robót, a o komentarz do trwających prac poprosiliśmy dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg. Tutaj możemy tylko potwierdzić, że harmonogram, który został przyjęty, jest dotrzymywany. Po jednej stronie możemy powiedzieć, że te roboty drogowe już praktycznie zostały zakończone w tym układzie funkcjonalnym, czyli ruch odbywa się we wszystkich relacjach. Prace w tej chwili koncentrują się po drugiej stronie, czyli tutaj przy ulicy na skrzyżowaniu z ulicą Lądzina, a niezależnie od tego jest formułowany w tej chwili nasyp, budowana kanalizacja deszczowa i myślę, że na dniach będziemy mogli też prowadzić wykonawcę już na budowę wiaduktu. Trwają ostatnie ustalenia z koleją, bo tam wchodzimy w tereny, które są w dyspozycji kolei. Czyli Międzyrzecka idzie tak, jak iść powinna. Korzystamy również z tej pogody, która pozwala nam prowadzić te wszystkie roboty, szczególnie te wrażliwe na warunki atmosferyczne, jakim jest budowanie nasypu. Książnica Beskidzka zaprasza przez cały rok. Podczas wakacji również nie można się tu nudzić, a dla dzieci pracownicy placówki przygotowali szereg atrakcji. Książnica to nie tylko biblioteka główna przy ulicy Słowackiego, ale również kilkanaście placówek filialnych, które także w wakacje otwarte są dla czytelników. Do końca sierpnia czeka nas jeszcze sporo atrakcji, a na zakończenie wakacji podsumowanie wyników konkursu Bajkowy Świat Zwierząt z licznymi nagrodami. Bardzo często nasi czytelnicy odwiedzają, nie zawodzą nas nawet w czasie wakacji. Natomiast dla dzieci i młodzieży mamy przygotowany program. Książka i zwierzę nie tylko na papierze. Organizujemy zajęcia plastyczno-literackie. W tym roku skupiliśmy się głównie na odbiorcy indywidualnym, na dziecku i rodzicu. Wakacjom towarzyszy konkurs Bajkowy Świat Zwierząt, konkurs na przygotowanie pracy przestrzennej, poświęconej oczywiście zwierzakom. Zajęcia podczas wakacji odbywają się zarówno w gmachu głównym, jak i na naszych placówkach filialnych. Do tej pory z tych spotkań skorzystało około 600 dzieci. Ja myślę, że do końca sierpnia na pewno będzie ta sama liczba, jeśli nie wyższa. Na zakończenie wakacji przygotowaliśmy program, który przeznaczony jest również dla wszystkich uczestników tegorocznych spotkań. 29 sierpnia zapraszamy do filii integracyjnej przy Rychlińskiego 20, gdzie odbędzie się podsumowanie wszystkich działań. Na dzieci czekają liczne atrakcje, między innymi escape room, podsumowanie wyników konkursu Bajkowy Świat Zwierząt, liczne nagrody, quizy, wspólna zabawa. Dzieci u nas się bardzo dobrze czują. Zapraszamy dzieci, które jeszcze do nas nie dotarły. Myślę, że każdy u nas może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Bielski samorząd planuje modernizację kąpieliska Panorama przy ulicy Konopnickiej, a o opinię na temat zakresu planowanych zmian prosi mieszkańców. Przebudowa ma dostosować obiekt do współczesnych standardów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. Wstępna koncepcja tej modernizacji przewiduje m.in. podzielenie 50-metrowego basenu na trzy części, ale czy pomysł jest dobry, postanowiono zapytać Bielszczan. Jest taki pomysł, ze względu na dosyć już przestarzałą technologię i stan techniczny basenu,
Jest pomysł, żeby po prostu przeprowadzić na nim gruntowny remont, modernizację tego obiektu z podzieleniem na inne funkcje niż dotychczas były proponowane. Sam projekt był z 1936 roku, kiedy to basen był otwarty i wtedy proponowano w tym projekcie dwie funkcje dla osób pływających i niepływających. W tej chwili są inne standardy. Proponuje się obiekty dla dzieci, młodzieży, do zabaw, również do pływania. W związku z tym przy okazji dużej modernizacji chcielibyśmy wprowadzić zmiany, które obecnie obowiązują, ale nie bez konsultacji z mieszkańcami. To przede wszystkim obiekt dla mieszkańców miasta i chcielibyśmy znać ich opinię. Co do tych zmian, które są w koncepcji na razie jedynie, czyli pewnej propozycji, która nie jest wiążąca do końca, jest to koncepcja. I w oparciu o opinię mieszkańców podejmiemy dalsze kroki w celu realizacji projektu wykonawczego i potem pozwolenia na budowę. A jaka jest propozycja? Propozycja jest podziału tych niecek i dużej i małej na pewne części, które byłyby dedykowane dzieciom najmłodszym, starszym, takiemu mokremu placowi zabaw oraz to w tej płytszej niecce oraz w dużej niecce trzy funkcje, ponieważ priorytetem było pozostawienie wieży do skoków jako jedynej wieży w tym regionie i cieszącym się bardzo dużym zainteresowaniem, czyli wydzielenie części basenowej do skoków i byłaby wtedy ona otwarta przez cały czas funkcjonowania pływalni, a nie tylko okresowo, tak jak w tej chwili jest. Przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo, kolizje, które mogłyby nastąpić. Druga część byłaby pełnowymiarowy 25-metrowy basen pływacki z możliwością rozgrywania zawodów z podgrzewaną wodą do tej temperatury, która jest wymagana, czyli około 27 stopni, jeżeli takie zawody by miały tu miejsce. Oraz trzecia część, ta pozostała wypłycona dla osób, które chcą się nauczyć pływać, bądź też dodatkowe atrakcje, które są bardzo popularne na basenach, na przykład fitness w wodzie. Za nami już połowa wakacji, a akcja Lato z kulturą nie wyhamowuje. Na sierpień Bielskie Centrum Kultury przygotowało kolejną dawkę rozrywki. Już w sobotę posłuchamy motywów żydowskich w muzyce świata, a dzień później na rynku wystąpią siostry matkowskie. I tutaj również muzyka cygańska, bałkańska, hiszpańska, rosyjska. Dużo ciekawych i tańca, i piosenek znanych, lubianych. Także zapraszam. Natomiast w kolejny weekend 12 sierpnia w Parku Słowackiego zaprezentuje się trio, to muzycy wywodzący się z Bielska-Białej, tu kończyli szkołę muzyczną, natomiast studiowali w Wiedniu i tam większość już czasu tam spędzają, koncertując, występując. Ja myślę, że będzie to koncert zbliżony do grupy Mozarta, dużo zabawy, dobrej muzyki i świetnego grania. Natomiast kolejny koncert 13 sierpnia na Rynku Starego Miasta i tam zaprezentuje się nasza Bielska Orkiestra Dęta, orkiestra, którą często przy różnych uroczystościach mamy okazję podziwiać. Tym razem będzie to koncert stacjonarny na Rynku Starego Miasta. I myślę, że jedno z największych wydarzeń Lata z Kulturą, kolejny weekend, Park Słowackiego, chór Daniłowa z Moskwy. To chór, który gościliśmy na festiwalu sakralnym w Kościele Ewangelickim. Tym razem przyjeżdża z folklorem rosyjskim, z zespołem muzycznym i lubiane, znane piosenki i folklor rosyjski będzie przez nich zaprezentowany. Będzie też można podziwiać nieznane i u nas niespotykane instrumenty. Zapowiada się naprawdę ciekawy wieczór. Ten koncert wyjątkowo polecam, bo będzie to na pewno duże wydarzenie kulturalne. To jeden z najlepszych chórów na świecie i myślę, że to, co przygotował w repertuarze, będzie się wszystkim podobało.
Natomiast w niedzielę spotkamy się na rynku Starego Miasta i tutaj tradycyjnie szanty, dwa zespoły, cztery rewy i smugelsi. To czołówka zespołów szanty i to będzie powoli zbliżający się koniec lata z kulturą. Będziemy to lato z kulturą żegnać w ostatnią niedzielę sierpnia, 27 sierpnia o 17 na placu obok hali pod Dębowcem i tutaj wystąpią zespoły Jula i oczywiście zespół Hej, który już dawno w Bielsku Białej nie gościł. To Gwiazda Wieczoru, zespół bardzo lubiany. Myślę, że będzie to duże wydarzenie i na to zakończenie lata z kulturą serdecznie zapraszam. Ja tu chciałem tylko dodać, że decyzją pana prezydenta wszystkie koncerty są bezpłatne, więc myślę, że nie będzie żadnych przeszkód, żeby się wybrać i posłuchać ulubionych piosenek i melodii na koncertach Lata z Kulturą.